Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Państwo, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Nie sądziłam, że tak wcześnie, że tak szybko się spotkamy, w sumie z innej już tutaj perspektywy. Ze swojej strony, proszę Państwa, pragnę podziękować Panu Burmistrzowi, Radzie Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania za to, że obdarzyli mnie zaufaniem i proszę Państwa, ze swojej strony deklaruję, że dopełnię wszelkich starań, żeby moja praca w spółce Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, o teraz już lepiej, żeby była transparentna, działała na korzyść spółki z poszanowaniem, podkreślam, z poszanowaniem wszystkich pracowników spółki. Bardzo również pragnę podziękować za to, że moim zastępcą jest pan Radosław Niementowski. Jest to osoba, która wiele lat przepracowała w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania, bo 18 lat. Osoba, która zna ten zakład, można powiedzieć, od podszewki. Bardzo mi się dobrze z nim współpracuje i mam nadzieję, że tak, że z drugiej strony jest tak samo, ale to już się wypowie. Proszę Państwa, ja chciałabym się skupić na informacji, proszę Państwa, na tym, co zostaliśmy w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Może zacznę od strony kadrowej. Chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, że na koniec 2017 roku, jeżeli chodzi o stan pracowników, ze 100 pracowników w 2017 odeszło 28 osób. Proszę zauważyć, jaka to jest duża liczba. My, bo ja generalnie pracuję no niecały miesiąc na tym stanowisku, przyjęliśmy obecnie 10 osób. 5 osób, które to wracają osoby, które zostały zwolnione i 5 osób, które po prostu chcą u nas pracować. Myślę, że nie będę komentować, z czego to wynika. Ja chciałabym Państwu przedstawić same fakty. Fakty, które mówią za siebie. I proszę sobie zadać pytanie, dlaczego ci ludzie, pomimo to, że zmienił się zarząd, pomimo to, że nie dajemy podwyżek, oni wracają do nas. Niektórzy ze łzami w oczach wracają. Ja powiem, nie chcę komentować. Myślę, że tutaj już niektórzy radni może się wypowiedzą na ten temat, bo chciałam przedstawić suche fakty. Proszę Państwa, zostaliśmy teraz może odnośnie samego składowiska. Na składowisku zostaliśmy generalnie składowisko odpady, które powinny być przesortowane, ale one niestety były generalnie na całym składowisku. Dostaliśmy plik, bo to też przemonitorowaliśmy, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Dostaliśmy cały plik dokumentów pracowników składowiska. Pracowników, którzy sumiennie przekazywali informacje, że nie ma prądu, nie są sprawne maszyny technicznie, że brakuje operatorów i generalnie brakuje ludzi do tak zwanej linki, czyli selektywnej, do kabiny sortowniczej.
W kabinie sortowniczej, to tak można powiedzieć, to jest takie serce składowiska, bo pomimo tak wysokiej technologii, ale tutaj praca skupia się sama jakość i ilość decyduje od przyłożenia się ludzi do pracy i od ilości tych ludzi. I tak w kabinie sortowniczej były 3-4 osoby, a obecnie jest około 10 osób. To przekłada się, proszę Państwa, na jakość i ilość wysortowanych odpadów. I oczywiście ludzie też za owopólną zgodą zgodzili się na to, żeby pracować po godzinach, pracowali przez 2 tygodnie, przez soboty. Tak jak mówię, no ludzie są naprawdę wspaniali, chcą pracować, ale trzeba do nich odpowiednio z szacunkiem. Ja zawsze miałam szacunek dla swoich współpracowników, bo poprzednio pracowałam tu jako naczelnik i bardzo mile sobie wspominam i mam kontakt z pracownikami wydziału. Mam nadzieję, że w spółce będzie podobnie, chociaż się na razie nigdzie nie wybieram ze spółki. Pragnę współpracować z tymi ludźmi. Ludzie są dużymi specjalistami, ale trzeba ich słuchać, żeby zakład nabrał obrotów. Chciałabym Państwu też wspomnieć, mamy oczywiście problemy z 2 odpadami. Może teraz już bardziej o tych odpadach. Odpadach problemowych, czyli tak zwany balast 19, 12, 12 i odpady to są 19, które się nie nadają do rekultywacji. Obecnie część tych odpadów, 19, żeśmy musieli odsprzedać podmiotowi, który zajmuje się zagospodarowaniem tychże odpadów, ponieważ ten balast nie spełnia wymogów, żeby jego zeskładować. Ale te ruchy wyniknęły z tego, że po prostu na składowisku już nie było miejsca, proszę Państwa. Pomimo monitorowania pracowników przez cały rok. Przez cały rok 2017, połowę roku 2016. I mając na uwadze też rozporządzenie ministra środowiska, które przecież mówiło, że przyjdzie pewien czas, że dane odpady tworzące balast nie będą mogły być zeskładowane. Będą musiały sprostać odpowiednim wymaganiom. Chodzi tutaj o straty prażenia, zawartość węgla organicznego i kaloryczność. Tak jak mówię, obecnie rozważamy możliwość wykorzystania, proszę Państwa, tych odpadów, właśnie tych problematycznych odpadów w innej formie. Jesteśmy na etapie rozmów co do możliwości technicznych i rozwiązań innowacyjnych. Myślę, że jak sytuacja się tutaj będzie rozwijać, ja Państwa będę na bieżąco informować. Tak jak mówię, transparentność, ale jest szansa, żeby te odpady odpowiednio zagospodarować i to jest bardzo duża szansa. Oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska. To mogę zapewnić. Proszę Państwa, w związku z tym, że tak ruszyła ta selektywna zbiórka, segregacja w kabinie sortowniczej, dzięki naszym pracownikom. Tak jak mówię, nie cały miesiąc pracujemy i uzyskaliśmy takie dochody, 1/3 dochodów z odzysku z odpadów, jak w zeszłym roku. Także pozyskaliśmy około 60 tysięcy, a w zeszłym roku przez cały rok segregacji odpadów
Zakład otrzymał tylko 160 tysięcy, także pół miesiąca nam wystarczyło, żebyśmy zarobili trochę. Proszę Państwa, obecnie rozpoczęliśmy procedurę uzyskania decyzji na rekultywację Pierszyniecki składowiska odpadów. Z takich technicznych spraw, też muszę się pochwalić, że dokonaliśmy zakupu do ładowarki teleskopowej Monitu, zakupu kół, ładowarka. Tutaj pani Kasia mi przytakuje, bo rzeczywiście ta ładowarka miała nie takie koła, jak powinna mieć na składowisku. I ciągle była inwazja za inwazją i po prostu ta koparka była niesprawna. A teraz ona pracuje, ona jest wręcz niezbędna przy... Żeby jednak ta praca miała efekt. No myślę, że przed nami jest bardzo duże wyzwanie, ale tak jak mówię, oferuję swoją wiedzę, oferuję swoje zaangażowanie i współpracę z ludźmi. Bo bez ludzi tego zakładu nie ma, po prostu nie ma. Cieszę się i chylę przed nimi głowę za ich pracę ciężką i cieszę się, że do nas wracają. Jak mówię, na razie podwyżek nie ma, ale jak mam nadzieję, że jednak pójdzie w dobrym kierunku. Skupiliśmy się, proszę Państwa, na działaniu. Na działaniu. Tych spraw jest bardzo dużo, ale tak jak mówię, poznacie nas po owocach tego działania. I myślę, że owoce będą dobre. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim, panie przewodniczący, panie burmistrzowie, Wysoka Rado. Cóż mogę więcej powiedzieć? Pani prezes, pani Jola opowiedziała już większość rzeczy, które udało nam się przez ten krótki okres miesiąca czasu opanować w minimalnym stopniu. Ja na pewno dołożę wszystkich starań, swoje doświadczenie, jakie nabyłem podczas wcześniejszej pracy w spółce GPO, a jest to 18 lat, postaram się moje doświadczenie wykorzystać w taki sposób, aby nie mowa, a czyny nasze doszły do tego, żeby ludzie zobaczyli, że można inaczej. Czyli można w normalnym zakładzie normalnie funkcjonować, a my jesteśmy od tego, żeby wam wszystkim i nam ten porządek zapewnić. Także ja tak krótko chciałem się przedstawić, moje nazwisko Niemieckie Radosław, tak może tak na koniec i to wszystko, co mam powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzu, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie Eugeniuszu, tu było widać, że jest pytanie skierowane od pana, ale pozwoli pan dwa słowa tutaj powiedzieć, bo jakby państwo dopiero zaczynają taką bardzo poważną pracę w spółce, która ma niezwykłe znaczenie, jeżeli chodzi o samą gminę Bogatynia, jej wizerunek, ale także wiele różnych spraw, które nie boję się tego powiedzieć na sesji. Trzeba poprawić, trzeba naprawić. Pani Jola mówiła bardzo delikatnie. Dziękuję za to, ponieważ chyba też jakby nie ma na dzisiaj jeszcze takiej konieczności, żeby jakby prezentować tutaj szanownym radnym różnego rodzaju drastyczne, rzekłbym, rzeczy, ale na to też przyjdzie czas. Tutaj miejmy tą świadomość, że obecny zarząd musi pewne sprawy najpierw uporządkować. Też chciałem państwu powiedzieć, że zaraz na początku ich pracy miałem okazję spotkać się ze wszystkimi pracownikami. Dziękuję pani Jolu za to spotkanie, było bardzo potrzebne, ponieważ ludzie chyba po raz pierwszy od kilku lat mieli okazję powiedzieć o rzeczywistych zmartwieniach, ale także o sytuacjach, o których tak naprawdę ani samorząd, ani burmistrz, ani nikt prawie w gminie
nie miał pojęcia, jeżeli o tym wiedział, to bał się mówić. Jest to przykre. Zdaję sobie sprawę z faktu, że mówienie takich rzeczy, szczególnie tutaj na mównicy podczas sesji rady, jest rzeczą przykrą, ale nie boję się o tym mówić, ponieważ uważam, że zawsze lepiej jest wyciągać wnioski, a potknięcia mogą nastąpić, ponieważ w ostatnim czasie, a myślę o okresie przynajmniej pół roku, troszeczkę GPO działało na zasadzie dużej samowoli i podejmowania decyzji, które nie spotykały się z odzewem, ponieważ były skrzętnie ukrywane. Na tej sali jest wielu pracowników GPO. Wcale nie proszę o to, żeby akurat to potwierdzać. Po prostu o tym wiem i nie mówię to w formie twierdzenia czy tezy, tylko w formie faktu. Szanowni Państwo, zwracam się do w tym momencie władz spółki. Myślę, że będę tutaj trochę też wyrazicielem całej Rady. My bardzo liczymy na to, że Państwo tą spółkę postawicie na nogi pod każdym względem. Pani zaczęła tutaj swoją wypowiedź od kwestii pracowniczych i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. I też nie będę bał się tutaj powiedzieć, że w GPO od pewnego okresu mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wielu pracowników składało wypowiedzenie umowy o pracę, ponieważ w jakiś sposób nie czuli się tam dobrze. Cieszę się, że pani podjęła ten trud, a świetnym efektem jest fakt, że ludzie, którzy pierwotnie składając wypowiedzenie, teraz chcą do tej pracy wrócić. Nie wiem, czy jest to obraz, który pokazuje pewne nieprawidłowości w samej spółce, ale z pewnością jest to pani wielki sukces, że potrafi pani tych ludzi z powrotem przyciągnąć, a przede wszystkim dać im nadzieję na normalność. Oczywiście ja nie twierdzę, że do mnie nie docierały pewne informacje dotyczące złego traktowania pracowników, może nie wszystkich, ale pewnej części i braku dialogu. Jeżeli zawodzi dialog, jeżeli zawodzi w pracy, szczególnie jeżeli chodzi o takie stosunki międzyludzkie, ale nawet na linii podwładny, przełożony, jeżeli tu szwankuje komunikacja, to później wszystkim ciężko się pracuje. I temu prezesowi, który nie chcąc rozmawiać z ludźmi, jest jakby w tym momencie troszeczkę wysublimowany i wydaje mi się, że do końca też nie ma wiedzy o tym, co dzieje się wewnątrz zakładu, ale szczególnie do tego pracownika, który no po prostu może nie tyle czuje się niepotrzebny, ale w jakiś sposób mocno, mocno niedowartościowany. Zawsze mówiłem o tym, że GPO pełni rolę szczególną i tutaj ta rola polega nie tylko na segregacji, na kwestii związanej z odpadami, ale także na wielu pracach, które wykonuje na rzecz gminy. Mogę tu mówić o naszych parkach, o zieleni, o utrzymanie czystości na terenie gminy, ale także o różnego rodzaju pracach wykonywanych na rzecz naszych mieszkańców. Chciałem na wstępie może podziękować szanownym Państwu za zrozumienie i jakby akceptację dla decyzji, które podjęłem. Doskonale sobie zdaję sprawę, że w obecnej sytuacji, nawet powiem w ten sposób, politycznej, odwołanie prezesa GPO, ale także inne ruchy kadrowe z pewnością mogły budzić gniew niektórych osób, które już dzisiaj w Bogatyni nie pracują, ale pewnie jakiś wpływ na nasze samorządowe sprawy próbują dalej mieć. Była to decyzja odważna, ale podkreślam, gdybym miał taką decyzję podjąć po raz kolejny, zrobiłbym w sposób dokładnie taki sam. Pierwsze efekty działalności nowej spółki pod nowym kierownictwem dostrzegalne są już dzisiaj. Chciałbym, żebyście, szanowni Państwo, zwrócili uwagę, że miasto jest coraz czystsze, że znikają dzikie wysypiska. Oczywiście jest to też kwestia edukacji. Tu liczę na panią prezes, na nowe władze spółki, że taka edukacja nastąpi, bo przykro jest widzieć, że jeżeli za dzwonami znika na przykład jedna wersalka, to kolejnego dnia jest następna.
No ale tak to się dzieje i no i niestety musimy póki co reagować na tego typu sytuacje, ale też jakby uświadomić mieszkańcom, że przecież nasz PSZOK działa systematycznie. To nie jest problem, żeby załadować mebel i go tam po prostu wywieźć. Najłatwiej jest wyrzucić to po prostu na trawnik przed kontenerem. Ale tu myślę, taka świadomość edukacyjna się pojawi, ale pod jednym wszakże warunkiem. Moim zdaniem właśnie wzorowe prowadzenie spółki, uczynienie tego, iż to właśnie pracownicy staną się jej podmiotem, naprawdę bardzo mocno ułatwi Państwu nie tylko sprawę relacji z ludźmi, ale przede wszystkim taką, powiedziałbym, identyfikację z firmą. To jest bardzo ważne, bo no ja się dzisiaj dowiaduję, że pani ekipa jedzie gdzieś tam w mieście, ma zupełnie inną sprawę do wykonania, ale jak widzi porzucone jakieś przedmioty, to reaguje. Zwłaszcza jeżeli chodzi o te dyżury nocne. I wiem, że pani tutaj także bardzo mocno wprowadziła różnego rodzaju działania, które kiedyś się nie odbywały. Wprawdzie odbywają się one w różnych porach, ale ci ludzie są gotowi do pracy, z tego co wiem, i to jest bardzo pożyteczne, ponieważ to pokazuje, jak bardzo są potrzebni w tym zakładzie. Oczywiście, ja będąc na spotkaniu w gminnym przedsiębiorstwie, powiedziałem, że i to powtórzę na sesji, bo też chcę, żeby radni mieli tą świadomość, że aby państwu się dobrze pracowało i żebyście to państwo mieli w tym momencie pewną swobodę w podejmowaniu działań i żeby zamiast wam pomagać, nie czekano bez przerwy na jakiś drobny błąd i wykorzystywano go medialnie, to niestety też państwo musicie często podejmować trudne decyzje personalne. Ja się tego nie tylko spodziewam, ale wręcz na to liczę, bo nigdy nie jest tak, że to szef decyduje o wszystkich sprawach. Czasami ma zbyt gorliwych pomocników, którzy często powodują różnego rodzaju, powiedziałbym, spory, czy też no, trudne sytuacje później przez szefostwo do rozwiązania, jeżeli chodzi o relacje pracownicze. Generalnie będę bardzo mocno Państwa wspierał i myślę, że cała Rada jest tego zdania, żebyście Państwo u siebie w spółce, jak to się mówi, na swoim podwórku mieli życzliwych ludzi i tacy są. To spotkanie ostatnie mnie o tym głęboko uświadamia. I żebyście też Państwo mogli pracować w pewnym komforcie. A Wasz komfort przede wszystkim polegać powinien na tym, żeby decyzje Państwa służyły mieście, gminie i naszym wszystkim mieszkańcom. To niezwykle ważne. Pani Jolanta, nie trzeba Marcinonic, pani doktor, nie powiedziała oczywiście dzisiaj o wszystkich sprawach. Być może za wcześnie. Też przeciwny jestem temu, aby dokonywać jakichś rozliczeń, ale niestety o pewnych faktach, które w moim przekonaniu były niewłaściwe, być może wynikały z pomyłek, należy również tutaj na forum samorządu uczciwie powiedzieć. Mam nadzieję, że to takie, o którym też w sumie niedawno się dowiedziałem, ten taki slogan, czy też takie powiedzenie w GPO, że niewolnik to kiedyś miał więcej praw niż my dzisiaj, odejdzie w niepamięć, a ludzie jakby wybaczą błędy, które popełnił poprzedni zarząd. Ja to oczywiście mówię w bardzo dużej przenośni, ale z pełną świadomością. Te czasy, które dotknęły bardzo wiele osób w GPO, po prostu muszą się skończyć. Wierzę i przepraszam, że wejdę na taki temat bardzo już może związany też i z emocjami, ale też z moimi odczuciami. Ja gwarantuję, że pani nie trzeba, to jest osoba, która ma dobre serce i będzie dbać o tych ludzi. I tego jestem pewny. A pan Radosław Niementowski jest naprawdę człowiekiem, który wiele przeżył w GPO,
różne zmiany personalne, jeżeli chodzi o prezesów, rady nadzorcze i doskonale się zna na zajęciach, które ma wykonywać. Także ja osobiście bardzo mocno w Państwa wierzę, będę tutaj w porozumieniu ze skarbnikiem gminy starał się, aby udzielać Wam wszelkiej pomocy. Mamy kilka sensownych rozwiązań dla GPO i podniesiemy tą spółkę na nogi. Tak szczerze mówiąc, ta spółka powinna i musi być spółką wiodącą. Przede wszystkim z uwagi na misję, jaką wykonuje. Ta czystość to wszystko, co związane z estetyką miasta, z naszą zielenią, z gospodarką odpadami komunalnymi i jeszcze z wieloma innymi sprawami, których nie sposób tutaj teraz wymienić. To wielka nadzieja, że po prostu pod Waszym kierownictwem to będzie przebiegało bez żadnych zakłóceń. Chciałem przy okazji też podziękować za stały kontakt. Tutaj chcę, żeby również radni o tym wiedzieli. Nie ma żadnych problemów, nazwijmy to takie, nie lubię tego słowa, ale go użyję, komunikacyjnych. Na bieżąco wiemy, znamy sytuację zarówno finansowo-organizacyjną spółki i po prostu też reagujemy w miarę możliwości. Oczywiście też podkreślam, po raz któryś to mówi, nie będzie im łatwo, ale liczę na szanowny samorząd miasta i gminy Bogatynia, że spojrzymy na GPO troszeczkę inaczej niż na inne spółki, bo wchodzą na teren, który no wymaga wielu napraw, wymaga bardzo dużego zaangażowania, wymaga też, i to mówię do pani prezes, też jakby trochę innowacji, też pomysłów. Cieszy fakt, że można zrobić to coś, co się wydaje niemożliwe, mianowicie spowodować, aby sprzedaż już gotowych produktów z odpadu przynosiła korzyści spółce. Z tym, co jeszcze miesiąc temu było potężnym problemem, nagle pojawia się możliwość, że tak powiem, uzyskiwania przychodów z tego rodzaju działalności. To, pani prezes, bardzo cenne, ale naprawdę odnoszę wrażenie, że po naszym wspólnym spotkaniu z wszystkimi ludźmi jest nowa nadzieja, nowa jakość, a przede wszystkim jest olbrzymia wiara w to, że ta spółka po prostu nie tylko sobie poradzi, ale będzie jedną z wiodących w naszej gminie. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący Jerzy Wiśniewski, proszę. Szanowna Rado, Państwo Burmistrzowie, drogie audytorium. Ja pragnąłbym zwrócić uwagę Panu Burmistrzowi również. Panie Burmistrzu, trochę żal, że wykonał Pan ten ostateczny ruch, tego rodzaju cięcie tak późno, bo do radnych Musielaka, Krzysztofa, Tomasza Tracza i do mnie osobiście przychodzili pracownicy GPO i skarżyli się w jednym generalnie aspekcie na stosowany mobbing w innym przedsiębiorstwie oczyszczania. I wtedy w imieniu tych radnych, półtora roku temu to było mniej więcej, nie pamiętam dokładnie daty oczywiście, ale to można sprawdzić, zweryfikować na podstawie danych z biura rady. My wtedy, ja w imieniu tych radnych zabrałem głos i spytałem się pani prezes, siedzącej tutaj na tej sali, ówczesnej pani prezes GPO. Pani prezes, czy u was są znamiona stosowania mobbingu wobec pracowników? Tak jak mówię, podkreślam, spytałem się w imieniu grupy radnych. Pani prezes odpowiedziała, że w żadnym razie, w żadnym przypadku i tak dalej, i tak dalej. Wtedy doszliśmy z radnym Krzyśkiem Musielakiem i z radnym Tomaszem Traczem do wniosku, że należy pomóc tym pracownikom w inny sposób, bo nie możemy jakby uzyskać realnej, pełnej odpowiedzi i zaczęliśmy szukać dla odchodzących pracowników GPO pracy w innych zakładach, również w tych zakładach, które są zależne od gminy. Powiem tylko, że na przykład dwóch pracowników zostało przyjętych do MZGK, także panie burmistrzu, zadbaliśmy o tych pracowników terroryzowanych w tym zakładzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan burmistrz.
Szanowny panie przewodniczący, bardzo już krótko, bo tutaj pan wiceprzewodniczący jakby też pod moim adresem powiedział kilka słów, więc postaram się powiedzieć. Oczywiście po to jest prezes firmy, żeby pilnował stosunków tam panujących. No przecież samorząd nie jest od tego, żeby siedzieć w GPO i sprawdzać wszystko. Pamiętajmy też, że są różnego rodzaju drogi odwoławcze. Włącznie z podaniem sprawy do sądu o mobbing. I wcale pan Jerzy Wiśniewski, pan wiceprzewodniczący, nie odkrył Ameryki, bo ja się przyznam, do mnie też takie informacje docierały. Umówiliśmy się dzisiaj z panią prezes, że jeszcze przyjdzie czas na to, żebyśmy o tych trudnych sprawach mogli rozmawiać. Dzisiaj ja nie mogę obarczać pani prezes jakby tutaj rolą policjanta czy osoby ścigającej za rzeczy, które wystąpiły. Ta osoba musi najpierw sobie ułożyć pracę w firmie, bo to jest jakby podstawa wyzwania, które na siebie, którego się podjęła i przyjęła na siebie. Także proszę pozwolić obecnemu zarządowi podjąć tą pracę od podstaw. Ona się wiąże przede wszystkim może też i z naprawą stosunków pracowniczych, ale przede wszystkim przepraszam, z wyznaczeniem kierunków działalności bieżącej GPO. I tak to postrzega pani prezes i ja ją w tym pełni popieram. Natomiast to, o czym pan mówi, na pewno jest też tak, że zdarza się wiele nieprawidłowości. Ja naprawdę gryzę się w język, bo nie chcę dzisiaj na sesji oceniać charakteru czy też sposobu kierowania firmą przez poprzedniego prezesa. Ja myślę, że ten temat naturalnie w pewnym momencie wyjdzie nam tutaj. Jeżeli będzie potrzeba poszerzonej dyskusji, to bardzo proszę. Tylko naprawdę w tym momencie tam również w GPO muszą nastąpić ruchy kadrowe. Bo na dzisiaj jest taka sytuacja, bo doskonale wiem, co pan wiceprzewodniczący miał na myśli. Jest taka sytuacja, że te osoby, które być może w imieniu kogoś stosowały różnego rodzaju sztuczki polegające na przykład na zakazie spożywania herbaty, tak, czy odebrania telefonu i innych rzeczy, my o tym wszystkim wiemy. Natomiast te osoby jeszcze dalej są zatrudnione, bo nie ma możliwości, żeby dostarczyć im skutecznie wypowiedzenie o pracę. I stąd to, panie Jerzy, wynika. I naprawdę, proszę nie mówić, ale musiało dojść w końcu do takiej sytuacji, że no zdecydowałem się na bardzo trudny dla mnie ruch. Nie bierzecie jeszcze państwo radni jednej rzeczy pod uwagę, że to nigdy nie było tak. Faktycznie pamiętam to pytanie, które pan zadał dotyczące mobbingu, ale to nigdy nie było tak w tej spółce, że ja miałem przedstawioną wersję prezesa. Czy ja mogę tu postawić trzy kropek? Bo nie chcę kontynuować dalej tego wątku. Wszyscy państwo wiecie, jaka była struktura, jeżeli chodzi o zarządzanie spółką, przed 2015 rokiem, 16, przepraszam. I przypominam o zarządzie dwuosobowym. Odnoszę wrażenie, że po tej dacie tam dalej został zarząd dwuosobowy, choć był zarządem nieformalnym. I to jest jakby bardzo połowiczna, nawet nie połowiczna, to jest tylko częściowa odpowiedź na pańskie pytanie. Natomiast rzeczywiście powiem tak, ja też mam swoją wrażliwość i też wiem o tym, że były sytuacje, które można powiedzieć, były też krzywdą dla pracowników. Cieszmy się, że mamy tam osoby, które jako pierwszy punkt swojej działalności stawiają na naprawę właśnie stosunku w firmie. Dziękuję.